Dobra, w tym razie. No hej, testujcie się troszeczkę. To będzie jakiś figura. 2 maja gmina Wadowice zorganizowała piknik z okazji Dnia Flagi. Na placu Jana Pawła II pojawiły się stoiska z lokalnymi produktami i zdrową żywnością. Były też kiełbaski z grilla i piwo. Najważniejszym punktem programu był pokaz gimnastyczny na pionowym drążku wykonany przez Łukasza Świrka, zdobywcy Pucharu Świata we wspinaczce na czas. Łukasz, zwany też człowiekiem flagą, znany jest głównie z telewizyjnego programu Mam Talent, w którym to zdobył główną nagrodę telewizów. Panie Łukaszu, a to będzie wywiad na ziemi, na podłodze. Proszę mi powiedzieć, czy pan się bardziej stresował dzisiaj, czy też w czasie występu w telewizji konkursowym? No przyznam, że wszędzie jest podobny stres. Adrenalina jest potrzebna, bo przy takich ćwiczeniach jest nawet wskazana, bo pomaga, dzięki temu łatwiej się wykonuje te trudne elementy. Specjalnie ci pan przygotowywał do dzisiejszego występu, czy też to było tak ad hoc? No tutaj na rynku Wadowicach zaprezentowałem właśnie taki ostatni trik, który się nauczyłem, szark. Nie potrafiłem go jeszcze zrobić na finale. No tutaj już widać, że progres cały czas jest, więc co rusz dokładam jakieś nowe elementy, więc tutaj ten element pierwszy raz wykonywałem. A jak się zapowiada teraz nowy sezon? No ciekawie się zapowiada. Myślę, że jeszcze raz się pojawię w Mam Talent, tylko tym razem jako gość przy tych występach półfinałowych z nowym programem. No i zobaczymy. Mam też jedną niespodziankę. Na razie nie chcę zdradzać. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Niespodzianka telewizyjna czy niespodzianka dla mieszkańców Wadowic? Niespodzianka telewizyjna. A sportowo ci pan jeszcze będzie udzielał, czy już nie? No na razie pod względem wspinaczkowym no to troszkę się zapuściłem, aczkolwiek forma w miarę jest. No zobaczymy. Myślę, że jeszcze jakiś z zawodów tak łatwo nie zrezygnuję. Udzielał pan kiedyś wywiadu siedząc między takimi wielkami? Zdecydowanie nie. Dziękuję bardzo.